Maneczko bogowie estetyki. Chciałem na początku tylko podziękować za 50 tysięcy subskrypcji i powiedzieć, że niedługo pojawi się special. Jaki to będzie special? Otóż 50 bardzo dziwnych, obrzydliwych, czy coś w tym stylu faktów na mój temat, o których nie wiecie. Myślę, że to wam się bardzo spodoba. Zostawcie polubienie i subskrypcję, jak jesteście nowi. Liczymy po 100 tysięcy, bo wtedy pojawi się też coś specjalnego. A teraz nie przedłużam. Dzięki, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie, wspieracie. I pokażę wam, jak schudłem 40 kilo. Otóż... Tak wyglądałem kilka lat temu. Tak wyglądałem po dwóch miesiącach od zrobienia tego zdjęcia. A tak wyglądałem już po trzech miesiącach. Aktualnie wyglądam już tak. Minęło chyba 4 albo 5 lat od tamtego zdjęcia. czy na siłowni 4 lata. Zrobiłem to wszystko w naturalny sposób. I w tym filmie pokażę Ci, jak możesz schudnąć bardzo dużo kilogramów w sposób bezpieczny, zdrowy oraz przy zachowaniu fajnej sylwetki. Ponieważ sposób, jaki ja to zrobiłem, yy, nie był za fajny. Był skuteczny, ale niósł za sobą bardzo dużo skutków ubocznych, niósł za sobą bardzo dużo negatywnych skutków i chcę Was po prostu przed tym uchronić. Dlatego teraz w tym filmie Wam pokażę i wszystko wyjaśnię, jak możecie to zrobić w sposób bezpieczny. Ale oczywiście też mam powiem moją historię, jak ja schudłem te 40 kg w 3 miesiące i bardzo Was proszę, żebyście tego nie powtarzali, mimo że ja Wam powiem, jak to zrobiłem, ponieważ chcę Wam opowiedzieć kawałek mojej historii po prostu, jak ja to właśnie osiągnąłem, jak ja to zrobiłem. Ale chciałem to po prostu tylko opowiedzieć, jak ja to zrobiłem, i potem wam powiedzieć na moich błędach, na moim przykładzie, jak wy możecie to zrobić. Także zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że taki format Wam się spodoba, i następny film będzie filmem z powrotem do bardzo starego stylu. Będzie naprawdę bardzo fajny poniedziałek o godzinie 15, zapamiętajcie tę datę i godzinę, no i zapraszam do oglądania. Jak pewnie wiecie z filmu Moje Życie, cierpiałem bardzo długo i nie wiem czy nadal nie cierpię, na zaburzenia pewne, psychiczne. Yy, miałem też pewnego czasu anorekcję, depresję, co spowodowało właśnie spadek mojej wagi od początku. Gdy miałem około 15 lat... Wtedy, teraz mam 19, jestem 2003 rocznik. Kiedy miałem około 15 lat, wtedy zacząłem się odchudzać, czyli po prostu. Moje odchudzanie wyglądało tak, że chodziłem na siłownię i starałem się zdrowo jeść. Co prawda, udało mi się wtedy schudnąć 5 kg chyba w przeciągu 3 miesięcy. Ale miałem tak, że gdy waga schodziła blisko 90 to ta waga już nie chciała iść w dół. I zawsze się poddawałem, ponieważ no kurczę, nie miałem po prostu takiego pojęcia, jak to zrobić, żeby schudnąć. Teraz na szczęście mam takie pojęcie i mogę schudnąć do jakiej chcę wagi, w ile chcę czasu, czyli jeżeli bym chciał schudnąć teraz w miesiąc 10 kg, to bym to zrobił, jeżeli bym chciał przytyć 10 kg, też bym to zrobił, ponieważ jest już taka wiedza, że jest to dla mnie nie problem. I ja tą wiedzę chcę wam przekazać, jak wy możecie to zrobić, bo też byłem w takiej sytuacji jak wy, że wy, nie wiem czy wszyscy, ale w większości jak wy też byłem w takiej sytuacji, że byłem wyśmiewany, byłem poniżany ze względu na swoją wagę, i strasznie się z tym męczyłem i nie wiedziałem, jak mam to zrobić, żeby schudnąć. I szukałem każdych możliwych sposobów, czyli jakieś skórki pomarańczy w yy, wodzie, jakieś, nie wiem, picie cytryny z rana, ograniczenie cukru, co jest zdrowe i fajne, ale takim czymś nie schudniecie. Moja historia od początku wyglądała tak, że właśnie chodziłem do gimnazjum. Yy, w podstawówce nie byłem wyzywany od grubych, ponieważ tam też było bardzo dużo grubych osób, jak pamiętam, w podstawówce. I byłem jedynie wyzywany w podstawówce od potworów, ponieważ miałem ogromny trądzik. W gimnazjum już zacząłem być wyzywany od grubych i wtedy właśnie postanowiłem, że będę chodzić na siłownię. No i jak to wyglądało na siłowni, że chodziłem z kilkoma kolegami i gówno tam robiliśmy, nie ćwiczyliśmy. Nawet jeżeli byśmy ćwiczyli, to nie schudłbym. Dlaczego? Ponieważ siłownia nie odchudza. Odchudza dieta. To pamiętajcie. Coś tam jak wam mówiłem prędzej, chudłem te 5 kilo, przybierałem 5 kilo i ta waga nie chciała mi po prostu iść. Na dół poniżej tej dziewięćdziesiątki, a ja miałem naprawdę bardzo dużą otyłość. Teraz mam 1,85, 7, nie wiem dokładnie ile, ponieważ wszędzie mi wychodzi inaczej. A te, 3, te 4 lata temu, około, to miałam chyba 1,82, 3, jakoś tak mniej więcej. No i pewnego czasu tak sobie po prostu powiedziałam w głowie, ja tak mam, że jak sobie założę jakiś cel, tego ja realizuję, ja go zawsze zrealizuję. Czy to jest dobre czy złe, chyba dobre że wierzę tak bardzo w siebie. Naprawdę wam mówię. Sami to widzicie, jeżeli mnie śledzicie. Jeżeli ja coś powiedziałem, że coś chcę zrobić i osiągnąć, to ja to osiągam i ja to robię. I tak samo miałem właśnie ze schudnięciem 40 kilo. Powiedziałem sobie stop, chudnę do... Powiedziałem nie wiem do ilu. Po prostu chciałem schudnąć tak, żeby nie być grubym, żeby się podobać dziewczynom. Wtedy cierpiałam na umiarkowaną depresję, ale no, w gimnazjum też zaczęły dziać się pewne takie rzeczy w moim życiu, o których wam nie mówiłem. I o których Wam raczej nie powiem prędko, gdzie popadłem po prostu w ogromną depresję. Co za tym przyszło, że popadłem też w anorekcję. I jak wyglądał mój dzień, gdzie schudłem w 3 miesiące 30 kilo. Otóż albo przez cały dzień nic nie jadłem, albo jadłem jeden posiłek. Na przykład miałem ochotę na kebaba, to poszedłem zjadłem kebaba i nic już nie jadłem przez cały dzień. I to była po prostu głoduwa, że miałem głodówę. Czyli załóżmy jadłem dziennie od 0 do 1000 kalorii max Gdzie przy mojej masie ciała mógłbym mieć tych kalorii z 3-500 tysięcy i nawet bym chudnął, plus moja aktywność. I jak wyglądał mój dzień na siłowni? Nie ćwiczyłem siłowo, ponieważ miałem. No, byłem głupi, no każdy kto zaczyna, jest głupi, nie? Nie oszukujmy się. Byłem głupi i sobie powiedziałem tak, że jak będę ćwiczyć siłowo, to będą rosnąć mi mięśnie i będę mniej chudnąć. A to jest bzdura totalna. Dlatego nie ćwiczę siłowo, tylko przychodziłem codziennie. Codziennie, bez wyjątku, codziennie przychodziłem na rowerek na siłownię i pedałowałem ponad dwie godziny na tym rowerku na naprawdę dużym tempie, mimo że nic nie jadłem albo jadłem ten jeden posiłek dziennie, gdzie spalałem około 1000-1500 kalorii. Czyli nie dość, że nic nie jadłem, to jeszcze miałem, byłem na minusie 1500 kalorii, co było zabójstwem dla mojego organizmu. Kiedy schudłem, to zaczęła mi wisić skóra. Bo schudłem bardzo szybko około właśnie 3 miesią 2 miesiące schudłem już 30 kg i zaczęła wisić mi skóra na cyckach na brzuchu, no na cyckach dalej, jak nie mam napompowanej klaty, to to wygląda trochę jak ginekomastia, jak mi wisi ta skóra na brzuchu też trochę jak się źle przypnę wisi mi ta skóra, ale wtedy ta skóra wisiała mi jeszcze bardziej i mówię sobie, kurczę pieczone, muszę coś zrobić, zacząłem szukać na internecie co, jak to działa i dowiedziałem się, że powinienem ćwiczyć siłowo, bo to co robiłem było głupotą, bo ja paliłem nie tłuszcz tylko ja paliłem mięśnie, wodę i tłuszcz. I to, co zrobiłem było głupotą i powinienem zacząć ćwiczyć siłowo. Więc zacząłem ćwiczyć siłowo, ale nie było żadnych efektów. Ale schudłem, mimo że ćwiczyłem siłowo, tam znów te 10 kilo i tak wyszło tam chyba 30 kilo. Potem znowu trochę schudłem i wyszło to 40 kilo w około 3 miesiące. Nie powiem wam plus minus ile to było, ale około 3 miesiące to było 40 kilo. Czy schudłem 40 kilo z tłuszczu? nie. Właśnie bardzo mało spaliłem tłuszczu. Spaliłem ogromne ilości mięśni. Spaliłem ogromne ilo... Spaliłem. Pozbyłem się ogromnych ilości wody z organizmu i zaległości. Miałem pusty żołądek. I wyobraźcie sobie, jak wróciłem na jedzenie, ponieważ już, gdy schudłem te 40 kilo przez tą depresję i anorekcję, bo nic nie jadłem, miałem depresję, to też nie miałem nawet siły jeść i na no, długo po prostu gadać. To nie jest aż takie ważne. Powiem wam, jak to po prostu zrobiłem, jak schudłem. Gdy schudłem właśnie te kilogramy i wróciłem na jedzenie na małe jedzenie, tam jadłem chyba 1800 kalorii dziennie, wtedy to moja sylwetka się poprawiła, a przytyłem 10 kilo w ciągu chyba dwóch dni. Czyli można powiedzieć, że tam schudłem te 30 kg, plus przyszło mi 10 kilo i znów przyszło mi 10 kilo. Czyli 20 kilo wróciłem do wagi, a moja sylwetka była jeszcze lepsza, niż była po schudnięciu 40 kilo. Dlaczego? Ponieważ glikogen naładowałem w mięśniach, co bardzo dużo waży, Woda mi wróciła do organizmu, zaległości mi wróciły do organizmu. No, mięsie nie wróciły mi, bo to jest za mały czas. Czyli można powiedzieć, że na upartego byłem na minusie 20 kg 4 lata temu. Ale byłem tak masykrycznie docięty, że ja aż tak docięty nie byłem nawet przy mojej finałowej redukcji, ponieważ no, czym masz więcej mięśni, tym trudniej jest być jakby aż tak bardzo dociętym. To i macie zdjęcie, mam nadzieję, że znalazłem je w grafice. Jak wyglądałem, kiedy właśnie, kiedy byłem 20 kilo lżejszy niż teraz, było to około 4 lata temu. Teraz ważę od tamtego zdjęcia waży 10 kilo więcej ale jestem o wiele mniej docięty niż tam. Wygląda jakbym był bardziej docięty, ale jestem mniej docięty, ponieważ mam po prostu więcej masy mięśniowej i tak to wygląda. Czyli w 4 lata od schudnięcia można powiedzieć, że zdobyłem około 7 kg mięśni. A pamiętajcie, że jak zaczynacie ćwiczyć to te 7 kg to wam nawet w rok może pójść jak macie. Po prostu y, dobrą wiedzę. A ja wam tą wiedzę będę starać się przekazać, y, przekazywać, przepraszam. I oczywiście y, dużo rzeczy robię kontrowersyjnych. Y, coś, co na sobie testuje, co nie jest zbyt zdrowy, ja wam o tym mówię, dlatego słuchajcie, co wam mówię, że ja robię na własną odpowiedzialność, a co mówię, kiedy wam radzę. I tak wyglądał właśnie mój okres odchudzania po prostu. I potem zacząłem po prostu żyć normalnie, zacząłem liczyć kalorie, ponieważ kalorie są najważniejsze do schudnięcia. Zacząłem zdrowo się odżywiać, zacząłem ćwiczyć zdrowo i tak zrobiłem formę, jaką mam aktualnie, i ta forma jeszcze bardziej się będzie polepszać. Teraz poznaliście historię, jak ja schudłem to 30 kg i opowiem wam w takim razie. Jak wy możecie schudnąć w bardzo szybkim czasie, jeżeli macie dużą nadwagę, lub w trochę krócej, jeżeli macie lekką nadwagę, macie trochę tłuszczu? Jak możecie schudnąć dużo, szybko, skutecznie i zdrowo? Ale jeszcze wracając do skutków ubocznych, jakich miałem po takim schudnięciu, bo o tym nie powiedziałem. Pierwsze: wisząca skóra. Drugie: zaburzenia psychiczne. Tak, po takiej stracie wagi są duże zaburzenia psychiczne. Trzy: Zdrowie, miałem rozjechane zdrowie. Naprawdę wszystkie hormony miałem rozwalone, jakie chyba istnieją w organizmie. Wszystkie próby jakieś. Nie, krew miałam OK. To jest bardzo dziwne. Ludzie wymienili fatalną krew, a ja miałem krew OK. Jeżeli chodzi o badanie, krwi, miałem OK, ale miałem wszystkie hormony rozjechane. Siusiak to mi chyba nie stało przez pół roku, jeszcze, od takiego czegoś. No, zaburzenia, jeżeli chodzi o jedzenie, że bałem się po prostu długi czas, kiedy już schudłem, ale ja już z tego wyszedłem. No po prostu, no nie było to fajne, było to dalej anorektyczne, takie lekkie zaburzenia. Ale potem dowiedziałem się, że to nie chodzi o to, co jesz ile jesz, tylko to chodzi o kalorie, czyli no kurczę, możesz sobie coś zjeść, jeżeli liczysz te kalorie, nie. Jeżeli nie robisz tego też profesjonalnie, to możesz sobie iść na fast foody codziennie. Tylko że to teraz też kwestia zdrowa że, co, zdrowa, że jedzenie codziennie fast foodów nie jest za dobre. Od tego zacznijmy. A po drugie, jeżeli robicie to profesjonalnie jak ja, bo ja to robię profesjonalnie, niedługo się dowiecie nawet o tym, to nie możecie sobie pozwalać na jedzenie fast foodów nawet teraz w tygodniu. Ale możecie zrobić bardzo dobrą sylwetkę, jedząc nawet takie fast foody, jeżeli wszystko wliczacie. Także tym się nie przejmujcie i to jest zabawa, jedzcie sobie co chcecie, ale pilnujcie tej diety. A teraz kolego i koleżanko, obojętnie kto to ogląda, masz nadwagę, chcesz schudnąć. Czy musisz jeść to, czy musisz jeść tamto, sram, to nie, obojętnie co będziesz jadł. Możesz nawet dziennie pić szklankę oleju i jeść pizzę i tak schudniesz. Co jest ważne? Bardzo ważne jest liczenie kalorii. Jak obliczyć kalorie? Wpisujesz w internecie oblicz deficyt kaloryczny. Wychodzi ci jakaś losowa stronka, Każda strąga poda ci yy, przykład jakiś. No nie musi być w 100% tak dokładne, bo nie da się dokładnie w 100% obliczyć. Wpisujesz tam wszystkie swoje dane i wychodzi ci ile kalorii masz jeść. Kupujesz sobie wagę kuchenną yy, i na tej wadze kuchennej ważysz sobie jedzonko i wpisujesz sobie w jakąś aplikację przykładowo fitatu. I tyle. I obliczasz sobie ten deficyt kaloryczny, jedziesz na tym deficycie kalorycznym i spada ci ta waga. No i to jest proste, to jest tylko tyle. To jest ci potrzebne do schudnięcia. Ale jak możesz schudnąć i zrobić świetną formę? Nie tylko schudnąć na wadze, ale zrobić zarąbistą formę, po prostu być bogiem estetyki. Już ci mówię, już ci pomagam. Masz deficyt kaloryczny. Do tego pi duże ilości wody. No, 3-5 litrów pij wody dziennie. To będziesz bardzo fajnie nawodniony. Nie będzie się zatrzymać aż tak woda w organizmie. Będziesz po prostu w świetnej kondycji, będziesz miał świetną cerę, wszystko. Drugie. Staraj się jeść zdrowo. Przy schudnięciu nie jest to w teorii ważne, jeżeli chcesz po prostu schudnąć na wadze, czy jesz zdrowo, czy jesz niezdrowo. Ale jeżeli będziesz jadł zdrowo, to twoja sylwetka będzie lepsza. Zaufaj mi. Ty powiesz, że a, jak będzie lepsza, jeżeli przecież liczą się tylko kalorie i makroskładniki. To powiedz mi, dlaczego kulturyści nie jedzą pizzy przed zawodami. Skoro mogą sobie to przecież wliczyć i zjęliby tylko pizzę. No właśnie. Są bardzo ważne mikroelementy i wszystko. Nie zastąpią ci to witaminki albo proch. Po prostu musisz jeść zdrowo, jeżeli chcesz mieć najlepszą sylwetkę. Chcesz mieć dobrą sylwetkę, to jedz sobie co chcesz, ale wliczaj. A chcesz mieć najlepszą sylwetkę, jedz zdrowo. I zawsze będę was do tego namawiać. Ogranicz ten jebany cukier i jedz zdrowo. I w dupie mam co powie mi jakiś tiktokowy trener, że o zaburzenia odżywiania, bo mówisz, żeby nie jeść cukru. Kurwa, w jakich my czasach żyjemy? żeby być jebanym za to, że mówisz komuś, żeby nie żarł cukru. Cukier to jest trucizna, nie jest tego. Tak samo fast foody, ogranicz to najbardziej jak możesz. Zjedz sobie raz w tygodniu tego fast fooda, ale nie codziennie albo co dwa dni. Okej, okay. a też co jest najgorsze, te przetworzona żywność, czyli jakieś serki homogenizowane, jakieś, jak to się nazywa, parówki, kiełbasy. Weź tego nie jest, chłopie, w ogóle. Serio, zjedz sobie coś dobrego. Kup sobie chleb pełnoziarnisty, albo bułeczkę sobie kup pełnoziarnistą. Kup sobie mięso mielone i zrób sobie zajebiste burgery z tego. Daj plaster sera, daj sobie pomidora i masz zdrowego fast fooda zrobionego samodzielnie. Ja wam kiedyś nagram o zajebistym jedzeniu na redukcję, które jest bardzo dobre, które smakuje i wygląda jak fast food, a jest zdrowe. Naprawdę, nie kupujcie przetworzonej żywności, ani nie żyjcie tego cukru. Ograniczcie to jak możecie. Kolejną ważną rzeczą jest dobry rozkład makroskładników. Jeżeli chcecie schudnąć, to miejcie w dupie makroskładniki, tylko trzymajcie się kalorii. Jeżeli chcecie utrzymać jak najwięcej mięśni, a może nawet zbudować mięśnie, na deficycie, ponieważ jak zaczynacie ćwiczyć, to da się na chwilę wejść w rekompozycję. I mówię serio, rekompozycja, czyli możecie spalić tłuszcz i zbudować trochę mięśnia lub po prostu dać taki wizualny efekt, jak utwardzicie ten mięsień, że go zbudowaliście. Na początku tak jest, potem to już jest prawie niewykonalne. Otóż, jak to zrobić? Dobry rozkład makroskładników, jedzcie dużo białka, bardzo dużo białka na redukcji. To ktoś mi powie, że jest głupotą, co powiem. Ale ja to powiem na własnym przykładzie. Ja najlepiej się czuję, kiedy jem 3 gramy białka na kilogram masy ciała. Czyli jak ważę 100 kilo i idę na redukcję, przykład da mnie, to jem 300 gram białka dziennie aż do końca redukcji. Jeżeli ważycie 50... Nie, kurwa, nie wyredukujecie na 50 kilo, ale wiecie o co mi chodzi. Wasza waga razy 3. Ale to jest z tego co wiem nieodpowiedzialne, może nie, nie zrobicie sobie tym krzywdy, ale jest bezsensowne z tego co wiem, nie aktualnie nie akurat to białko zapycha fajnie na redukcji i nie czujesz takiego głodu, ale no jedzcie, jak nie te trzy, to jedzcie dwa, dwa gramy na kilogram i tyle też starsze, bo to białko też czasem ciężko dobić, a czym dobić to białko? Najlepiej mięsami różnymi, i potem odżywką białkową, ale mięso przed odży odżywką białkową, mimo że będę współpracować z pełną, pewną firmą, to ja zawsze będę, będę wam mówić prawdę zapamiętajcie to i nie będę wam wciskać odżywki białkowej zamiast mięsa, kurwa, jedzcie mięso, jedzcie ryby. Yy, co jeszcze jest fajnego? Jajka jedzcie, to jest najlepsze źródło białka. Potem jest odżywka białkowa, ale najpierw jest prawdziwe jedzenie, nic wam nie zastąpi prawdziwego jedzenia, żaden proch. Treningiem siłowym nie chudniecie. Treningiem siłowym utrzymujecie mięśnie i budujecie mięśnie. Czyli jak więcej i trenujecie siłowo, budujecie mięśnie. Jak cię mniej i trenujecie siłowo, siłowo, to albo lekko zbudujecie mięśnie i je utrzymacie, albo utrzymujecie jak największą ilość mięśni. Także pamiętajcie, trenując siłowo, ja tak miałem, może to komuś pomoże, więc to powiem. Nie trenowałem się, gdy się odchudzam, bo myślałem, że gdy będę trenować siłowo, to mniej będę chudnąć, i to jest głupota największa głupota na świecie. Widzieliście, jak ja wyglądam, znacie mnie, i więc możecie mi zaufać. Daję sobie rękę obciąć. Odchudzanie się bez treningu siłowego jest głupie, po prostu, bo spalicie mięśnie i tyle. Nawet jak będziecie jeść dużo białka, nie będziecie trenować siłowo, walicie mięśnie. Więc tego nie róbcie. Trenujcie siłowo, nie urosną wam kurwa nogi. Jeżeli chcecie schudnąć z nóg i będziecie robić nogi, to wam nogi urosną. Będziecie jak Roni Coleman mieć nogi. Nie, nie będziecie mieć jak Roni Kolman nogi. Będziecie dalej bocianami. Także trenujcie siłowo po prostu wszystko każdą partię ciała. Jeżeli wam zależy, żeby schudnąć, nie wiem, z cycków, to i tak trenujcie cycki. Bo wam nie urosną te kurwa cycki. To tak wam się wydaje, bo jesteście grubi. Mi też się tak wydawało. Mówię wam serio. Kardio. Hmm. Jest to bardzo kontrowersyjny temat. Przynajmniej w moim przypadku. Ja cardio robiłem codziennie, właśnie jak wam mówiłem, godzinę, dwie godziny. Na mojej ostrej redukcji robiłem ileś tam też cardio, ale co wam mogę polecić, polecieć? Róbcie sobie 15 minut rozgrzewki na bieżni, przed treningiem siłowym, i po treningu siłowym róbcie sobie 15-30 minut takiego większego cardio interwałów jakiś albo codziennie nie, nie codziennie, ale w dni treningowe, czyli jak trenujesz na przykład 5 razy w tygodniu to zróbcie sobie to 5 razy w tygodniu. A jeżeli wam naprawdę zależy na takiej ostrej redukcji to róbcie sobie codziennie to cardio. I wam to kurwa nie zaszkodzi codziennie cardio. Nie słuchajcie naprawdę trenerów weekendowych, którzy mają łapę jak ja mam palca u nogi i wam mówią jak macie ćwiczyć, no. Sorry, ale każdy organizm, każdy człowiek jest inny i nie ma zasady, że musisz zrobić tyle serii, a tego nie możesz robić. Musisz zrobić to, bo nie urośniesz. Nie ma takiej zasady. Każdy jest inny. Testuj swoje ciało. Przekraczaj różne możliwości. Próbuj na sobie, eksperymentuj na sobie. Coś może ci podejść fajnie na twoje ciało i możesz fajnie coś zbudować na tym, a coś może ci nie podejść. To nie ma zasady, że musisz zrobić cztery serie tego ćwiczenia. Możesz zrobić pięć, możesz zrobić trzy. To zależy od ludzkiego organizmu i od wielu różnych czynników, dlatego eksperymentujcie po prostu na sobie. Ja wam powiem tak, jak zaczynałem ćwiczyć, to y, też jak debil czytałem różne rzeczy, co mogę zrobić, ile mogę zrobić serii, ile nie mogę zrobić serii, a potem zacząłem się inspirować osobami, które mi imponowały sylwetką. Czyli na przykład oglądałem te treningi Jeffa Saida i kopiowałem jego treningi, trochę je tam aktualizowałem, potem i tak doszedłem do własnych treningów i które na mnie najlepiej działają i na których najlepiej progresuję. Dlatego po prostu oglądajcie moje filmy, jak trenuję, na przykład niedługo pojawi się trening zajebisty pleców i no inspirujcie się tymi treningami. Ja wam tam dużo fajnych wskazówek mówię. Tak samo interesuje was trening na biceps, to piszcie sobie w internecie Nathan Marcuń Biceps, piszcie sobie Nathan Marcuń Klata, Nathan Marcuń Plecy. No dobra, to są trochę stare treningi już, bo dawno nie nagrywałem stricte treningów, ale nagram niedługo bardzo dużo nowych treningów, także z tego możecie się inspirować. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze rzeczy, jak schudnąć i jak ja schudłem. Mam nadzieję, że taki film wam się spodobał. Będzie też sporo takich filmów, w których będę wam pomagać. Jeżeli dotrwaliście do końca, bardzo was proszę, żebyście napisali Wataha, to wam przypnę serduszko. Nie, napiszcie Wataha połyka, a nie pożera i tyle. <laughs> I wam przypnę wtedy serce. Mam nadzieję, że ten film wam napra naprawdę podszedł do gustu, spodobał wam się i tyle. Dzięki za oglądanie. Film w każdy poniedziałek, każdą środę i każdy piątek o godzinie 15. Teraz była przerwa w środę i miało nie być filmów w piątek, ale pomyślałem, kurwa, muszę zachować tą regularność. Nie miałem po prostu siły nagrywać, wiecie co chodzi i stwierdziłem, że nie będę nagrać, jeżeli mi się nie chce, jeżeli nie mam siły, ale powiedziałem, że kurczę, moi widzowie czekają, oczekują. Jak zobaczyłem, że piszecie mi wiadomości, kiedy film, kiedy film, to mówię kurwa, jednak ktoś tam czeka na te filmy, to muszę wam nagrać. Dzięki bardzo za oglądanie, do zobaczenia i obiecuję, że 3-4 miesiące będzie rewolucja. Tylko po prostu nie obserwujcie. Jeszcze raz dzięki. Zapraszam na Instagrama na tam, grobka, i nara!